Czas pędzi jak strzała, a mój wujek pędzi bimber. Hej, Rudolf, chyba znalazłem twoją czapkę. Zilean jest postacią chyba nieco zapomnianą przez Riot Games i choć jakiś czas temu otrzymał rozszerzenie lore'owe w karciance Legends of Runeterra, takiego losy, o ironio, nieco utknęły w czasie. Jest to bohater już dość stary, którego potencjał lore'owy moim zdaniem nie jest w pełni wykorzystany. Natomiast dzisiaj w materiale Kim jest Zilean porozmawiamy o tym, ile ma lat. Wyjaśnimy jego rolę w świecie League of Legends, czy porozmawiamy o relacjach z innymi postaciami. A materiał dedykuję Kaskadzie, która Zileana mainuje i uwielbia. Dziękuję pięknie za wspieranie kanału i mam nadzieję, że filmik wszystkim wam przypadnie do gustu. Wystarczy na Zileana spojrzeć, aby wiedzieć, że jest bardzo stary. Jest to bardzo często używany archetyp, prawda? Długa broda, starszy jegomość, który jest magiem. No znamy to z wielu uniwersów. Nie inaczej jest w przypadku Zileana. Choć nie wiemy dokładnie ile ma lat, tak ze względu na jego historię powiązaną z upadkiem Królestwa Ikati, możemy to gdzieś tam mniej więcej oszacować. Bunt tego ludu przeciwko Shurimie rozpoczął się 2,5 tysiąca lat przed założeniem Noxusu, zatem Zilean powinien mieć co najmniej 3500 lat, lecz prawdopodobnie ma ich kilkadziesiąt więcej, gdyż przed buntem żył, działał i rozwijał swoje umiejętności. Bohater urodził się w Ikati, w czasie gdy ta była krainą podległą Imperium Shurimy. Wcześniej, przed przejęciem, rządził tam król. Później jednak pojawiła się rada złożona z ważnych ikatiańskich osobowości. Magów, filozofów czy polityków. Od założenia rady minęło prawie 900 lat, aż do jej szeregów dołączył Zilean. A jeżeli chcielibyśmy być dokładni, to Zilean Ikatun. Choć w porównaniu do imienia Jaxa, Zileanowe jest bardzo krótkie, tak uważam, że ktoś z Riot Games powinien zdradzić nam pełne imię bohatera. Jeżeli takie jest, ale wydaje mi się, że powinno być. Ale to takie moje wtrącenie i gdybanie. Wracając to, Zilean był magiem, lecz nie byle jakim, a silnym magiem żywiołów. W pewnym sensie można również powiedzieć, że był przecież politykiem. Choć prawdę mówiąc, nie kojarzę z kanonu League of Legends, aby nakładał jakieś podatki, nie wiem, od spaczenia pustki, dochodowego ikatiańskim rzemieślnikom też nie zwiększał i jakichś tam ikatiańskich plus też nie kojarzę, żeby wymyślał. Bohater związany z polityką, także nie mogłem się powstrzymać. Co ważniejsze, bohater wiele podróżował, pobierał nauki od isztariańskich mistrzów żywiołów, najbardziej kompetentnych mistrzów w tym aspekcie, czy podróżował też do Shurimy, zarówno bliższych, jak i dalszych jej terenów względem Ikati. Choć bohater interesował się wieloma elementami świata fizycznego, tak jeden z nich przykuł jego uwagę wyjątkowo, a był to oczywiście czas. Zilean był nim wielce zafascynowany. Śmiertelnicy przychodzili i odchodzili, budynki powstawały i niszczały, czy nawet potężni magowie, czy nawet wyniesieni, nie byli w stanie uciec przed jego wpływem. Był jedyną tak potężną stałą w oczach ikatiańskiego maga. I tak Zilean zdecydował się poświęcić studiowaniu czasu, nie rezygnując jednak ze swoich politycznych obowiązków radnego. Choć setki lat wcześniej lud Ikati widział szansę stając się niejako wasalem Shurimy, tak przez lata, dziesiątki i setki lat, niezadowolenie i poczucie własnej wartości jako naród było tłumione w sercach rodaków Zileana, ale narastało. Zilean zaczął je coraz wyraźniej dostrzegać i widzieć niesprawiedliwość w poczynaniach Shurimy. Ikatianie mieli świetnych przywódców, taktyków czy filozofów, lecz żaden z nich nigdy nie dostąpił zaszczytu zostania wyniesionym. Było to tym bardziej frustrujące, że chociażby Isztal miał swoich wyniesionych. Rada Ikatiańska raz za razem wysyłała prośby i wysłanników do Shurimańskiej Rady Słońca, odpowiedzialnej za wybór godnych dostąpienia wyniesienia, lecz ci byli raz po raz odprawiani z kwitkiem.
Przez to i Katianie coraz bardziej zaczęli poczuwać się gorszymi od obywateli Shurimy. Choć mieli wielu znamienitych wojowników, było ich po pierwsze zbyt mało, byli o wiele mniej zmilitaryzowani, czyli mieli słabsze uzbrojenie, czy już samą ogromną różnicę stanowili wyniesieni, których moc i potęgę przyrównywano do bogów. Zilan wiedział jednak, że Shurima nie była niepokonana. Wiedział również, że sami nie będą w stanie im się przeciwstawić. Lecz jeżeli znajdzie sojuszników, chcących również wystąpić przeciw Imperatorowi, bunt może się udać. Dlatego przez następne tygodnie podróżował po zdobytych ziemiach Shurimy, czy nawet pojawił się w Isztalu. Lata jego politycznych i naukowych działań przysporzyły mu wielu przyjaciół i entuzjastów, nie tylko z Ikati. Stąd rzeczywiście miał spory potencjał w poszukiwaniu potencjalnych sprzymierzeńców. Niestety dla bohatera nikt nie chciał jawnie wystąpić przeciw Shurimie. Była to potęga tamtych czasów i nikt nie śmiał wystąpić przeciwko Imperium. Zilan powrócił do Ikati mocno zmieszany. Z jednej strony w sercu czuł potrzebę wystąpienia przeciw Imperium, z drugiej strony wiedział, że nie podołają. Jakby jeszcze zmartwień było za mało. Podczas nieobecności maga, rada bez jego udziału zdecydowała się na ustanowienie nowego króla, co było jawnym złamaniem ustaleń sprzed prawie 900 lat i otwartą niesubordynacją względem Shurimy. Radni nie zdecydowali tak jednak bez przyczyny. Ikatianie pod swoim królestwem odkryli ogromną moc, którą uznali za szansę zwycięstwa z potężną armią wyniesionych. A może nawet i więcej. Niestety dla nich była to moc pustki. Zilean widział, że wielu radnych nie myślało już racjonalnie. Od razu przejrzał, że energia pustki to nie coś, co należy wykorzystać, a wręcz odwrotnie. Była to ogromna moc, jasne, ale niemożliwa do kontrolowania. I tak, dosłownie w chwilę z Shurimy, największym zmartwieniem Zileana stała się pustka. Wolał nie występować przeciw Imperatorowi, niż ją wykorzystać. Jak można było się spodziewać, wieści o koronacji dotarły do Shurimy. Imperator nie był z tego zadowolony i wysłał część swojej armii przeciwko Ikati. Tamtejsi magowie nadal wierzyli w zwycięstwo dzięki nowo odkrytej energii i stało się dokładnie to, co Zilean przewidywał. Magowie zamiast sami kontrolować nową moc, stali się marionetkami pustki, którzy ją wyzwolili. W tym samym czasie już obie armie ścierały się ze sobą, lecz gdy pustka została wypuszczona, wojownicy wręcz zamarli. Kreatury z pustki zaczęły mordować kogo popadnie. Budynki zapadły się, a ziemia pękała. Nikt nie wiedział, co robić. Zilan w akcie desperacji nakłonił tylu ludzi, ilu zdołał, aby schronili się w jego wieży. Po czym zrobił coś, co nigdy przedtem nikomu się nie udało. Wyrwał swoją siedzibę spod władzy czasu. Co prowadzi do pewnego paradoksu, czy bardziej niespójności, ale o tym zaraz. Ikatia została finalnie zniszczona, ale poza wieżą bohatera. Ta jednocześnie tam była i nie była. Była wszędzie i nigdzie. Po prostu została wyrwana z czasu. Sytuacja z wieżą bohatera jest na pewno jedną z najbardziej zawiłych lorowych kwestii w świecie League of Legends. Przez ten czyn mamy powiedziane, że Zilean istnieje wszędzie i zawsze. Wszędzie istniał i zawsze istnieć będzie. Tak jakby jego istnienie było niezagrożone, jakby stał się nieśmiertelny. Czy nawet wyniósłby się poza chyba ten stan. Jakby był nieśmiertelny i istniał w każdym momencie czasu. Ale co ciekawe, tylko on, a nie ludzie, którzy schronili się razem z nim w jego wieży. W każdym razie po wyrwaniu wieży spod stałej czasu, bohater przez kolejne dziesięciolecia dążył do pełnego jego zrozumienia, do poznania tajemnic i zagadek tego zjawiska. Tylko on był poza upływem czasu. Uratował ludzi, jasne, ale nie miał pojęcia, jak cofnąć swój czyn. Zaczął medytować, poszukując rozwiązania w czasie i przestrzeni. I tak podróżował, medytował, medytował i podróżował. Aż wreszcie odnalazł apokalipsę. Wydarzenie, które zwiastowało koniec i zagładę całej Runeterry. Chodzi tutaj o zniszczenie runeterańskiego wszechświata przez pustkę i Zilean szuka rozwiązania, jak temu zapobiec, jednocześnie próbując znaleźć drogę ratunku dla swoich rodaków. Na ten moment nie znalazł rozwiązania.
Zatem można powiedzieć, że w tej sytuacji Zilean jest nieco podobny do doktora Strange'a, który szukał rozwiązania, jak pokonać Thanosa. Choć kiedyś w starym lore bohatera mieliśmy powiedziane, że ze względu na swój czyn cierpiał na chronodysplazję, co skutkowało jego nieśmiertelnością, dziś takiej informacji nie ma. Mam wrażenie, że bohater stał się kimś więcej niż człowiekiem czy magiem, a istotą o wiele potężniejszą. Sam fakt tego, co potrafi, jest wręcz zatrważający. W zasadzie może on naginać czas do własnych potrzeb, może podróżować w czasie czy odwiedzać alternatywne linie czasu. Może praktycznie na pstryk zmienić stan czasu dla danej osoby. Jakby ktoś miał wątpliwości, kto lepiej włada nad czasem. Oczywiście w grze tego nie uświadczymy, ale żeby być w pełni świadomości, to dam wam pewien przykład. W czystej teorii, jeżeli Zilean stanąłby na przykład naprzeciw Tryndamera, mógłby wprowadzić go w stan, gdy ten już jest tylko prochem i nie żyje. Czy w drugą stronę, na przykład cofnąć go do czasu, gdy był niemowlęciem. Czyni to z Zileana jedną z najpotężniejszych postaci w uniwersum League of Legends. Co jeszcze ciekawsze, z racji tego, że na ten moment jest uwięziony w swojej wieży, za bardzo nie ma jak tej mocy manifestować. Jednakże Zilean to nie tylko mag, to nie tylko polityk, ale również wynalazca. Tworzy swoje artefakty, chociażby bombki, które znamy z gry, czy portale czasu dla swoich uczniów. Na pewno na uwagę zasługuje konserwator, który zajmuje się stanem wieży uwięzionej w czasie. Konserwator, no sama nazwa wskazuje, co robi. Ale właśnie, tutaj lore Zileana staje się jeszcze bardziej zapętlone. Czy bardziej zapętlone od kodu klienta, to nie wiem, ale na pewno jest dość zagmatwane. Jakiś czas temu bohater pojawił się w karciance Legends of Runeterra wraz z cinematikiem. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że przede wszystkim Zilean szuka sposobu na pokonanie pustki, a dwa, no że generalnie nie próżnuje w tym, co robi. Według karcianki ustanowił sieć młodych magów z różnych czasów, którzy mieliby kontynuować jego pracę, jeżeli coś by nie poszło po jego myśli. Również był mentorem. Do tego wiemy, że jest on jeszcze zmęczony już tymi poszukiwaniami i choć odwiedził już niezliczone linie czasowe, nadal nie odnalazł rozwiązania. Dzięki rozszerzeniu w karciance poznaliśmy kilku jego uczniów czy współpracowników. Pierwszym jest Tai, nieco niecierpliwy, aczkolwiek obiecujący chronomanta. Ciekawszymi jednak są dwie badaczki, Zetsa i Zinsa. Zetsa to ta z przodu, a Zinsa ta z tyłu. Widzimy, że badają one pustkę i starają się odnaleźć sposób na jej dezintegrację. Z tego co wiemy, badania obu pań nie doszły jeszcze do skutku. Na pewno najciekawszą postacią jednak jest Khahiri, wysyłany przez tajemniczy portal. Miał przygotowywać się do swojej misji przez lata. Wiemy, że powrócił, o kilkanaście lat starszy na innej karcie. Nie było go moment, a postarzał się prawie dekadę. Wrócił jednak z dziwną bronią nieznanego pochodzenia i wygląda definitywnie, jakby walczył z pustką. No ba, wygląda nawet, jakby stał się kimś bliższym Kaisy czy Kasadina. Co jeszcze bardziej intrygujące, fragment zamykającego się portalu ukazuje widok przypominający Ikatię sprzed zniszczenia. Czy Zilean wraz ze swoimi uczniami odnalazł wreszcie jakieś rozwiązanie? Czy może przygotowują się do starcia z pustką, nie wiem, tworzą jakichś żołnierzy, czy broń przeciw pustce? Tego niestety nie wiemy. Lecz wiemy, że chociażby próbka, którą analizują badaczki, została przyniesiona właśnie przez podróżnika. Zatem prace trwają. Choć Zilean nie jest zbyt popularną postacią, jak widzimy, jego lore jest bardzo ciekawe. Natomiast właśnie, standardowo zostały nam relacje z innymi postaciami. Według Riot Games mamy trzy. Z Atroxem, Jaxem i Vel'Koz'em. Muszę was jednak zmartwić, gdyż co do zasady nie mamy jakichś wielkich informacji o żadnej z tych relacji. Serio, nie żartuję. Zilean z Atroxem w kanonie, z tego co wiem, nie spotkali się, choć oczywiście możemy sobie to wyjaśnić na zasadzie, że obaj panowie są w pewien sposób z pustką powiązani. Wiadomo, Zilean i Darkin. Jax z kolei jest jedynym bohaterem w League of Legends, który jest Zileana rodakiem i również pochodzi z Ikati, choć mag czasu był radnym, a Jax wojownikiem Kohari. Jednakże najciekawsza interakcja to ta z Vel'Koz'em.
Jak wiemy, oko pustki poszukuje wiedzy dla obserwatorów dosłownie wszędzie tam, gdzie się da. Stąd pewnie część z was będzie tą relację kojarzyć, tak, że przecież Velkos jest zainteresowany Zilanem. Również w wielu źródłach ta informacja jest podawana. Że kim może się oko pustki najbardziej interesować, jak nie Zilanem, który przeszukuje czas i stara się odnaleźć sposób na pokonanie całej pustki. I tak kiedyś rzeczywiście było. Kiedyś. Rzeczywiście, Velkos bardzo interesował się magiem czasu. W jego starym opowiadaniu, gdzie jeszcze sam Velkos był narratorem, opowiadał swoją historię niedaleko miasta Urtistan, gdzie wszystko wokół było zniszczone. Lecz Velkos wyczuł działanie magii czasu. Wyczuł artefakty, istniejące w więcej niż jednym czasie i miejscu. Stwierdził wtedy, mając na myśli Zilana, choć nie znał go z imienia, ani nie wiedział, kim był, że ktoś, kto jest za to odpowiedzialny, na pewno jest potężnym magiem i Velkos nigdy nie spotkał podobnej wiedzy ani mocy podczas swoich wojaży. I zapragnął jej. Niestety, ten krótki fragment lorowy jest już niekanoniczny, a to opowiadanie zostało z kanonu wyrzucone. Urtistan również było, można powiedzieć, takim miastem, państwem w starym kanonie, zatem aktualnie ta relacja nie powinna występować. Z kolei, jeżeli interesuje was materiał tak tematycznie, kim jest Velkos, to polecam kliknąć sobie tutaj. A ja wam pięknie dziękuję za obejrzenie tego materiału, dzięki wielkie, że obejrzeliście go do końca. Trzymajcie się i życzę wam miłego dnia. Cześć!